Poważnie ktoś sobie napisał flamastrem teren prywatny? Siema mordy, nie sądziłem, że kiedyś dojdzie do takiej sytuacji, że będę motovloga na kładzie robił, no ale dzisiaj mamy okazję, więc sobie lecimy, najpierw lecimy na CPN-ing zatankować, bo jeszcze nie wiem ile wach jest w kładzie. Dwa miesiące było przerwy od filmów, mam nadzieję, że dużo widzów nie uciekło z tego kanału, a jak uciekło, to proszę wracać w trybie natychmiastowym. Wow, ślisko jest. Dobra, lecimy. W jakieś krzaczory pasowałoby podjechać, tylko jeszcze nie wiem, gdzie takie znajdę. To jest taki czołg! Więcej niż 40 nie pojedzie, ale w terenie daje radę. Oj, ten dźwięk kierunkowskazu to jest kozacki po prostu. Tu bym sobie właśnie cztery napędy chciał włączyć. Patrzcie, przez co się trzeba przedzierać. Tu już wolałbym po gościa polu jechać niż tędy. Przepraszam, że komuś pole mogę zryć, no ale nie ma innej opcji, po prostu przejechać. Wiecie, o co chodzi. No tutaj też jest przejechanie trochę. Są jakieś tabliczki? Teren prywatny. Poważnie? Poważnie ktoś sobie napisał flamastrem teren prywatny? Mają ludzie beret, mają. Nie ma co jechać na terenówkach. Nie jest to jakiś nie wiadomo jaki teren, żeby ten kład sobie nie poradził. A spokojnie możemy sobie przełączyć na biegi drogowe. Żeby jednak zamiast te 25 jechać 50. O ja pierdolę, jakie błoto. Nie będę tu nawet grzebał, bo nie chcę być cały umazany. Albo chuj, raz się żyje. O, tam już kamyczki rozłożone. Co to się stało? Ile mnie nie było na tej drodze? Chodzimy znowu na drogowe. O, i od razu można pozapalać. Full moneta, jedziemy. Gdzieś tu był zjazd do takiego... O, tu jest! Nie wiem, czy się zmieszczę, ale... Próbujemy. I lecimy. Sprawdzę, czy będzie jakiś problem z wjechaniem tutaj. Chyba nie powinno być, nie? Dobra. Pasowałoby gdzieś tutaj sobie nawrócić. Hopla. No dziwna sprawa, że na wsteku ma tyle mocy. Niby tam wiecie, wsteczny to jest taki bieg najmocniejszy. No a żeby aż taka różnica była między terenowym a wstecznym, no ciekawe, ciekawe. Możecie dać znać w komentarzu, jak wam się podobają takie vlogi na kładzie. Chociaż nie wiem, czy takich będzie więcej, chyba raczej nie. Skręcimy sobie tu. Wow, ale boka strzela. Lekki teren, zawsze spoko, nie? Zawsze spoko, taki leciutki terenik. Mocy ma! Rzeka, patrzcie ile tutaj w ogóle tego. Płyt lodowych. Tu było pięknie. Teraz bramy zrobili, nie wjadę tu nawet. Lipa, lipa jest. Spróbuję tędy, ale tutaj nie wiem czy się nie zagrzebie. Nie, 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 byczku, tam nie jedziemy.
To był fajny taki przejazd, tam się leciało i z powrotem na las. Ale teraz to jak to widzę bramkę położyć, to nawet nie ma się jak na drugą stronę dostać. A tak to przynajmniej motorkami na drugą stronę można było jechać. Boki się zajebiście trzaska. Tylko pasowałoby mi tu nawrócić sobie. Stek? Nie, na gumę nie pójdzie. Zajebiście było, wam powiem. Fajnie jest tak od czasu do czasu potuć się po lesie. Po jakichś krzakach czy coś. To zawsze inaczej wpływa na człowieka. Ho, 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 ale bajoro. Pchamy się? Pchamy się, kurwa. Nawet nie trzeba pytać. Lecimy na górę. Ojć, trochę to źle rozegrałem, bo nie mam jak nawrócić. A, nawrócimy sobie tak. I do tyłu. I do tyłu. Hopla. Nawrócimy sobie gdzieś tam. Nie wiem, czy mogę w ogóle nawracać kogoś sobie na podwórko, ale mam nadzieję, że nikt nie będzie miał z tym problemów. Dobra, spieramy. A nie, tu jest trochę tak, wam powiem, nieprzyjemnie zjeżdżać, bo jest wąsko jednak, jest wąsko. A tu ktoś krosówą chyba podjeżdżał, albo my skuterem, jeszcze ślady są sprzed roku. Nie wiem, czy to jest możliwe. Prawdopodobnie nie. I fajnie, że ten konar odcięli. Bo żeby tu wyjechać, normalnie trzeba by było jechać tamtędy i tutaj, nie? Bo ten konar był połączony tu, tu. A tak to fajnie, że w ogóle się go pozbyli. I można się normalnie tutaj przebić. Sama zabawa, ale kurde. Nie no, jest Stinks. Wracamy już na warsztat, bo nie ma co. Nie ma co tu piłować dłużej. Pojedziemy sobie elegancko, jak na człowieka przystało. Więc ja się z wami żegnam na chwilę obecną. Pamiętajcie, żeby wbić na naszą grupę. Tam jest teraz miesiąc szkalowania sędziarzy. Jeśli ktoś nie wie, kim jest sędziarz, to proszę zerknąć w ogłoszenie przypięte w tej grupie. A więc link do grupy macie w opisie, jak i wszystkie nasze socjalki. Wszystkie zdjęcia, które wrzucamy, pojawiają się na Instagramie i czasem też na Facebooku. Są też liczne konkursy. Teraz akurat trwa konkurs do 14 lutego. Jest konkurs na najaktywniejszą osobę na grupie. Co tydzień pokazujemy wam statystyki, żebyście mieli wgląd. I oczywiście dzień przed rozstrzygnięciem konkursu również dostaniecie te statystyki, aby wiedzieć, kto jest numerem 1. I oczywiście numer 1 zgarnia nasze hoodie w rozmiarze L lub XL. Niestety innych nie ma. Tutaj trzeba się usunąć. No, także yo, siemano, koniec odcinka. Następny odcinek za tydzień. Wracamy do systematyczności powoli i wiecie, co robić. We'll be right back.